Hej, 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 witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Marvolo, a to jest Rome Total War. Witajcie, moi drodzy. Dobrze, słuchajcie, cóż tutaj ostatnio działaliśmy, mianowicie zajęliśmy Termon Grekom. No i słuchajcie, kolejna armia grecka podeszła pod mury Koryntu. No i trzeba będzie ich tutaj odeprzeć. Dobrze, moi drodzy, ruszajmy do bitwy. Nauczmy Greków pokory. No tutaj dosyć sporą przewagę liczebną, więc będę chciał ją oczywiście wykorzystać. No ale zobaczymy. Zobaczymy, co Grecy będą mieli tutaj nam do przeciwstawienia. No, nasza armia już kieruje się na południe, aby zająć kolejne miasta greckie, bodaj Spartę. No i wówczas zobaczymy, jak się nam tutaj sytuacja rozwinie. Dobrze, moi drodzy. Gdzie są Grecy? Grecy tu mają co? Trzy oddziały hoplitów. Dobra. Myślę, że damy im radę. Dobra. Wy tu z tyłu na razie. No, rozstawcie się tu. Nie, dobra. Sorry. Mój błąd. Myślałem, że mam jeden oddział zaznaczony, a miałem ich kilka, dobra. Wy tu. Dobra, okej. Okay. Jesteśmy gotowi, zaczynajmy. Dobrze, moi drodzy. A więc teraz tak, te nasze oddziały rozstawią się tu. Tak jest. A nasi łucznicy ustawią się z tyłu, za nimi. Właśnie łuczniku będziemy chcieli tutaj na maksa wykorzystać w tej bitwie. No i zobaczymy, na co stać naszych greckich przyjaciół. Co wy tu macie? No, ustawiają się. Dobrze. No i zobaczymy. Mamy straszne upały, słuchajcie, tego lata, powiem szczerze. Ja niedawno wróciłem z urlopu, z mojego wyjazdu wakacyjnego. No i tam jakoś nad morzem, powiem wam, dużo łatwiej to... Nie ma takich upałów. Po prostu nie ma takich upałów. Ale gdy wróciłem tutaj na Śląsk, to jest po prostu gorąco. Dobra. Przyspieszmy to troszeczkę. Myślę, że dużo szybciej to będzie wszystko postępowało. No, formować się. Ustawcie się tutaj. Dobra. Teraz tak, nasi łucznicy, brać na cel ten oddział. Wy się tu jakoś rozstawcie. Oczywiście oddziały naszej milicji. Nasz oddział dowódczy tutaj z tyłu. Może zacząć wychodzić z miasta. Łucznicy ruszają. No i zaczynają ostrzał. Pozycji greckich. Ta jest. Bardzo ładnie. Ta jest. Rozwalić ich. Słuchajcie, nawet gdybyśmy mieli tutaj stracić Korynt, to nasza armia już jest tak bliziutko, że odbicie go nie będzie większym problemem. Ale oczywiście zrobię wszystko, aby nie stracić tego miasta. To jest. Wytłuc ich. Co do jednego. Ale ładnie dostają, muszę przyznać. Nasz ostrzał jest bardzo skuteczny.
Da, jest. Pięknie. O, ci ruszyli. Pięknie. Zniszczyć ich. Przecudownie. Dobra. Cofnąć się. Dobra. Grecy się cofią. Atakować następny oddział. W takim razie. No i bardzo ładnie. Trzeba zepchnąć tutaj Greku do głębokiej defensywy. Tak jest. Pięknie. Tak jest, osłabić przeciwnika. Jak tylko się da. Dobrze. Bardzo dobrze. No, padają, padają. Nasi łucznicy wykonują swoje zadanie, jakim jest oczywiście zmiękczenie obrony. Bardzo ładnie. Osłabić ich, osłabić ich. Zranić ich jak najwięcej tylko się da, pozabijać skubańców. Miasta greckie muszą się stać częścią Macedonii. Nie ma innego rozwiązania. Dobra. W związku z tym... Uderzyć. Uderzać. Nacieramy. No i zobaczymy. Na co Greków stać? Hop like militia. Attack. Tak jest. Rozwalić ich. Pięknie. Czas, słuchajcie, odbudować potęgę państwa Aleksandra Wielkiego. Dobra. Po zniszczeniu tego oddziału nasze oddziały się przegrupują. Tu. Przegrupować się. Nice. Na spokojnie. Przegrupujmy się i zniszczymy kolejny oddział.
Ja co, myślę, że możemy się nieco bardziej rozciągnąć, dzięki czemu będziemy mogli atakować ich bardziej z boku formacji. No, trochę ludzi straciliśmy, ale Grecy ponieśli dużo większe straty. Właśnie, słuchajcie, o to nam chodzi, żeby zaatakować przeciwnika. W taki sposób, żeby niszczyć ich oddziały po prostu pojedynczo. Tak jest. Tak jest. Przegrupować się. Bracie za nas. Naprzód, moi drodzy. Ruszajmy do boju. Co, dobra, wy się wycofcie. Ten nasz dowódca trochę za bardzo wychodzi do przodu. Może to zamieszania wprowadziło w naszych szeregach, ale myślę, że i tak damy sobie radę z Grekami tutaj. No, niszczyć ich. No, Grecy pękają. Powoli, bo powoli, ale pękają. A jest, zmiażdżyć ich. Na spokojnie. No, 63 jeszcze zostało. 60 kilku. No, padają, padają. Owszem, my także ponosimy straty w walce z lepiej opancerzonym przeciwnikiem. Ten aż gdzieś tam zaszedł. Daj, złamać ich morale. Zmusić do rozpoczęcia ucieczki. Daj, jest, dobra. Wy ustawicie teraz tutaj. I teraz, słuchajcie, czas zająć się tym najpotężniej, najpotężniejszym z oddziałów. Tak, dwa oddziały uderzą z boków falangi, a trzy oddziały uderzą od czoła. Myślę, że nawet można byłoby ich spróbować odtoczyć. Ustawcie się tu. Wy ustawcie się tu. Wy tu. A wy tu. Tak spróbujemy to zrobić. Zaatakujemy hoplitów ze wszystkich stron. Bardzo ładnie. Wszystkie oddziały nacierać. Do ataku, moi drodzy. Stop. Poczekać, aż pozostałe cztery oddziały nasze uderzą przeciwnika. Ta jest. A
Tak, jest, gniatać ich. Nie mają szans tego przeżyć. Teraz możemy spokojnie atakować, aby dopełnić dzieła zniszczenia. Tak jest. Zmiażdżyć Greków. Tak jest, mamy ich. Pięknie. Pięknie to poszło, moi drodzy. Grecy nie mieli szans w tej bitwie. This is a crushing victory worthy of a great general. Pięknie. Pięknie to poszło. No, straciliśmy 450. Nie. Straciliśmy 200 ludzi. 200 ludzi straciliśmy. Przeciwnik stracił prawie 500. Pięknie. Pięknie. Piękna bitwa. Niezwykle udana. To tylko pokazuje, jak duży potencjał drzemie w naszej armii. Teraz tak, tutaj trzeba będzie uzupełnić straty, rzecz jasna. Dobrze. Teraz tak, wy wejdziecie tutaj do Sparty. Będziecie naszym agentem. Te nasze siły. Zobaczmy tylko. A, tu uzupełniamy straty, dobra. Spoko. Tu mamy dostęp do kawalerii. Dobrze. Słuchajcie, przed nami Sparta. Dlatego też wzmocnimy sobie tutaj tą armię dodatkowymi oddziałami piechoty. Wiecie co? Myślę, że będziemy ją oblegać klasycznie. Chcemy wziąć to miasto głodem. No ale zobaczymy. Dobra, tu mamy Rzymian, z którymi chcielibyśmy się dogadać. Dobra, kończmy turę. Lećmy dalej. O, to jakaś flota barbarzyńców nam port zablokowała. Nieładnie. O, tutaj Tracja, ale z Tracją chyba już się dogadywałem. Dobra. Co my tu mamy? Highshore leci. Jesteśmy najbardziej zamasowaną frakcją. Tą i tak trzymać. To my koszary, zbudujemy sobie tutaj kanalizację. Boimy się oczywiście jak najbardziej zarazy. Tutaj jeszcze drogi sobie poprawmy. Bardzo ładnie. Okej. Okay. Teraz tak. Najważniejsza rzecz, wy rozpocząć oblężenie. Ty już tu nie wejdziesz. Ale możesz wejść tutaj. Troszkę to spieprzyłem. Mogę poczekać. Na naszego agenta. Ale Ateny, myślę, będą bardzo ciekawą zdobyczą. Dobra, teraz tak. Ty, kolego, tu dogadać się z Brutusami, z Rzymem. Niezwykle ważna kwestia. Teraz tak, ta nasza flota. Aha, dobra. Ci już przestali nam blokować port. I bardzo miło. My tych musimy wziąć głodem. Boję się tych oddziałów hoplitów spartańskich. To może być zbyt duże zagrożenie dla naszej armii. A poza tym, po co ponosić straty? To nie podoba mi. Oj! Ruszyli na nas. Zobaczcie. Mimo wszystko się nas nie przestraszyli. Dobrze. Ruszać. Odpowiedzieć. Atakiem. Ech, dobrze, wyszli do nas. Wyszli do nas. Spartanie. No, jestem ciekaw, co Spartanie są w stanie tutaj nam przeciwstawić. Co pokażą. Liczę na to, że uda nam się
ich pokonać. Dobra, wy to porzucić, potrzebujemy tego. Wy tu z tyłu się rozmieścić. Teraz tak. Nasi hoplici, nasze falangi się tutaj rozmieszczą. Dobra. Wy, w związku z tym, rozpocząć ostrzał nękający naszych wrogów. By to w razie porzucić biegiem. Tak jest. Zrezygnowaliśmy z falang na rzecz możliwości biegu. Dobra, przywrócić falangi. Da jest, osłabić ich tam. Jak tylko się da. Jeden z oddziału kawalerii temu. Osłabić ich. Dobra, ustawcie się tutaj. Biegiem. Mamy naszą kawalerię. Dobra, nacierać. Uła! No, słuchajcie, za oknem zaczęła się burza. No i zobaczymy. Czy czasem nie będziemy zmuszeni zakończyć tego odcinka. Ci tu ruszyli na nas. Uła! Uderzyć tu. Tu, ostrzał. A jest kawaleria. Co, wy też spierniczacie? Oj, niedobrze to wygląda. Cofać się. By się obudzić. Tu. Wow. Wspomóc to naszych. Nacierać. Dobra, cofnąć się. Dobrze się podziało. Dobra, rozwalić. Fuck. Aj, niedobrze, niedobrze. Get it all! Then attack it all!
No nic, tylko trzeba zgnieść. By tutaj. No, zniszczcie ten oddział. Ja pierniczę. Oła. Tu łupać tych cholerników. Dobra, odpuścić. Dobra, odwrót. No niestety. Wycofać się spod Sparty. No nic. Poczekajcie, muszę zamknąć okno, za chwilkę wracam. But we shall triumph if the gods will it. Dobrze, moi drodzy. No cóż, poracha. Niestety porażka. Nie wyszło to tak jak miało. Ale no cóż. Trudno. Nic na to nie poradzę. Zobaczymy. By tu uzupełnić straty. Teraz tak. Dogadajmy się z Rzymianami. Prawa handlowe chociaż? Nic? Nie chcecie? My tu cały czas musimy prowadzić werbunek. Oddział. Co oni tu mają? No trochę mają. Boję się, że Rzym nas zaatakuje. No nic, trudno. Teraz tak, tu. Nasze oddziały muszą wylizać rany. Wy tu uzupełnić straty w tym oddziale, albo... Dobra, weźmiemy tych, oni mają większe doświadczenie. W walkach. Teraz tak, tutaj mamy sytuację w miarę ogarniętą. Zbudujmy sobie drogi. Rozbudujmy. Tu. To. Ech, tutaj by się przydało tak wzmocnić nasze siły. Tu mamy w Termonie milicję, dobra. Tu niech się budują kolejne oddziały. By tutaj. Teraz tak, te nasze oddziały, wy do Larisy musicie pójść, uzupełnić straty. No i sytuacja, słuchajcie, wygląda nie za ciekawie. Aż nawet troszkę utknęliśmy. No ale oczywiście nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Moglibyśmy tak, wziąć te oddziały, pozbyć się tej... jedno tych oddziałów greckich tutaj. Dobrze, moi drodzy, myślę sobie, że na tym
zakończymy sobie ten odcineczek. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam Was do komentowania, jak i do oceniania tego filmu. No i oczywiście do subskrybowania mojego kanału. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia. Na razie, cześć i czołem. Ciao. Do następnego.